Szanowny pan Ryszard Schmidt, szanowny jubilacie, drogi Ryszardzie. Twoja rocznica, 60. rocznica urodzin i jubileusz 45-lecia pracy artystycznej stały się doskonałą okazją do złożenia gratulacji, wyrazów szacunku i podziękowania za twoją dotychczasową pracę w dziedzinie realizacji dźwięku, fonografii oraz wspierania i wychowania kilku pokoleń młodych muzyków na Warmii i Mazurach i nie tylko. Wdzięczność i wielki szacunek artystów, muzyków z całej Polski to dowód na to, że dekady pełnej poświęcenia pracy są godne najwyższego szacunku i uznania. Wyrażając podziw za dotychczasową działalność, życzę dalszych sukcesów artystycznych, kolejnych niezapomnianych kreacji scenicznych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Rysiu, jednocześnie wyrażam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mieli możliwość korzystania z twojego doświadczenia i kontynuowania naszej owocnej współpracy w kształceniu studentów Instytutu Muzyki. Działaj nam dalej. Proszę Państwa, tu padło strasznie wiele miłych słów. Ja tu teraz jestem jeszcze nieoficjalnie, mnie tu nie ma, w scenariuszu tego nie było, oni mnie zaskoczyli, to jest niespodzianka. Ale ja przyjdę oficjalnie, jeszcze z Państwem się przywitam i chwilę porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Poczekaj, bo to jest ważne też. Ja myślę, że to będzie do komisyjnego napoczęcia. Jak już przyjdziesz oficjalnie, to się przebierz. I trzeba było jechać dalej do Zielonej Góry, gdzie wówczas mieściło się Centrum Piosenki Radzieckiej i tam zdobyli jedno z wyróżnień. Jest o tym w aktach IPN-u. Zespół Arba na zdjęciu od lewej. Świętej pamięci Zbyszek Rojek, Danuta Zabielska, Ryszard Schmidt i zobaczcie, jaka gwiazdka nad jego głową. Drugie spotkanie zamkowe śpiewają poezję. Na zdjęciu ze Zbyszkiem Rojkiem, Zbyszek z prawej, Ryszard z lewej, z charakterystycznym na siebie takim ciupasem. Zastanawiałem się, co powiedzieć, ale proszę Państwa, tu już chyba prawie wszystko zostało powiedziane, no może z wyjątkiem jeszcze tajemnic, które macie między sobą, ale to przy innej okazji. Proszę Państwa, pamiętam, że kiedy w 91 roku pojawiłem się w radiu i zobaczyłem Rysia pierwszy raz na korytarzu, w okolicach właśnie studia nagrań, pomyślałem sobie, artysta, no przyjechał jeden z artystów, który przyjechał nagrywać piosenkę. Później, kiedy dowiedziałem się, że jest jednym z najbardziej cenionych realizatorów, to byłem, szczerze mówiąc, zaskoczony. Inaczej bowiem wyobrażałem sobie inżyniera dźwięku. Nasz Rysiu zawsze uśmiechnięty, niezwykle skromny, taki troszeczkę zadumany, ale co najważniejsze, ja nigdy
Nigdy przez tych 20 kilka lat nie usłyszałem, że czegoś nie da się zrobić. Rysiu, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, że powodujesz, że wielu osobom w całej Polsce hasło Radio Olsztyn kojarzy się właśnie z Tobą, że Radio Olsztyn to Rysiu Schmidt, że Rysiu Schmidt to Radio Olsztyn. Dziękujemy Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zobacz, jak wiele tej miłości w nas zostało, chociaż chciał ją zatrzeć czas. Zwyczajne dni, a teraz to, co mam zrobić z tą miłością? Co to stanie się? Ona nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. Rysiu, teraz ty. Oj, nie wiem, czy coś powiem. Co mówi na sen? Thank you.